włamanie do systemu Windows 10 w celu ratowania danych oraz przywrócenia utraconych uprawnień. Krótki instruktaż ma na celu uświadomienie, jak słabymi zabezpieczeniami są rozwiązania oferowane w Windows 10 Pro. Zostaną zaprezentowane: tworzenie nowego konta z prawami administratora, zmiana hasła na dowolnym koncie, nadanie istniejącemu użytkownikowi uprawnień administratora. W celu wykonania wymienionych czynności niezbędne jest przygotowanie odpowiedniego oprogramowania. Windows 10 jest całkowicie bezbronny w przypadku ataku z zastosowaniem narzędzia, którym jest legalny dysk instalacyjny Windows 10 lub botujący pendrive z systemem. W celu utworzenia dysku instalacyjnego Windows 10 wchodzimy na niniejszą stronę. Wybieramy pobierz narzędzie i zapisujemy je na dysku twardym. Uruchamiamy. Akceptujemy. Wybieramy utwórz nośnik instalacyjny dla innego komputera. Dalej. Pozostawiając tę opcję aktywną, utworzymy nośnik zawierający nasz numer seryjny. Jeśli ją jednak odznaczymy, będzie możliwe wpisanie dowolnego numeru seryjnego. Dalej. Teraz możemy utworzyć botujący dysk USB lub zapisać obraz ISO, a następnie wypalić płytę DVD. Rozpoczęło się pobieranie obrazu ISO. W komputerze, do którego zamierzamy się dostać, musi być aktywne botowanie z nośników zewnętrznych. Jeśli system jednak nie botuje, należy sprawdzić, jaka sekwencja przycisków na klawiaturze uaktywnia bot menu. Każdy producent oferuje inne rozwiązanie. Botujący nośnik z systemem Windows 10 będzie potrzebny do wprowadzenia modyfikacji w systemie operacyjnym, która będzie polegała na wyświetlaniu konsoli, czyli wiersza poleceń, na ekranie logowania zamiast klawiatury ekranowej. Chwilę po zabotowaniu pojawi się okienko instalatora systemu Windows. Wówczas przytrzymujemy Shift i naciskamy F10. Pojawi się konsola wiersza polecenia. Wydajemy polecenie przejścia na dysk C i po naciśnięciu Entera jesteśmy na dysku C. Wpisujemy komendę dir, aby sprawdzić, czy na pewno jesteśmy na dysku systemowym. Bardzo często okazuje się, iż nie jest to dysk systemowy. Sprawdzamy wówczas kolejne litery. W przypadku mojego laptopa był to dysk E. Po wyświetleniu zawartości dysku okazało się, iż znajduje się tam folder Windows, Program Files, a więc jest to dysk systemowy oznaczony literą E. Na dysku systemowym tworzę folder, w tym wypadku o nazwie JJ. Po naciśnięciu Entera folder został utworzony. Teraz przechodzę do folderu Windows, a następnie folderu System32. Naciskam Enter i jestem w folderze System32. Kopiuję plik cmd.exe do folderu JJ na dysku E. Plik został skopiowany. Teraz zmieniam nazwę pliku osk.exe, czyli klawiatury ekranowej, na dowolną nazwę, w tym przypadku 123osk.exe. Naciskam Enter. Nazwa została zmieniona. Cofam się do folderu Windows. Teraz wracam na dysk E. Przechodzę do folderu JJ. Jestem w folderze JJ. Wyświetlam jego zawartość. Wewnątrz znajduje się już plik cmd.exe. Zmieniam nazwę pliku cmd.exe na nazwę osk.exe, czyli na nazwę klawiatury ekranowej. Nazwa została zmieniona. Kopiuję nowo utworzony plik osk.exe do folderu System32. Plik został skopiowany. Wyłączam konsolę wiersza poleceń oraz przerywam instalację systemu Windows. Tworzenie nowego konta z prawami administratora. Zamiast klawiatury ekranowej uruchamiam konsolę. Wpisuję komendę Net User i oglądam wszystkie konta, jakie znajdują się w komputerze. Teraz dodaję nowego użytkownika o nazwie Nowy i przypisuję mu hasło 123455. Użytkownik został dodany. Co widać na liście. Teraz przypiszę użytkownika do grupy administratorów. Użytkownik nowy ma uprawnienia administratora. Po ponownym uruchomieniu komputera można się zalogować na nowe konto z prawami administratora. Zmiana hasła na dowolnym koncie. Jeśli ktoś zmieni nam hasło do systemu Windows, wówczas oprócz konta utracimy dostęp do danych zabezpieczonych szyfrowaniem NTFS. Jeśli nie posiadamy certyfikatu odzyskiwania, utracimy je bezpowrotnie, chyba że zastosujemy przedstawione tu rozwiązanie. Pokażę teraz, jak zmienić hasło do konta o nazwie Administrator. Wpisuję teraz komendę NetUser, w cudzysłowie nazwę konta, w tym wypadku jest to administrator. Następnie spację i wprowadzam swoje dotychczasowe hasło. Podanie innego hasła odblokuje dostęp do konta, ale nie pozwoli na odszyfrowanie danych. Mogę się już zalogować używając swojego dotychczasowego hasła. Nadanie istniejącemu użytkownikowi uprawnień administratora. Zademonstruję teraz standardową procedurę stosowaną przez administratora komputera do utworzenia konta, np. student, z minimalnymi uprawnieniami. Klikam prawym na ikonie Ten komputer, następnie Zarządzaj, Użytkownicy i grupy lokalne, Użytkownicy, prawym Nowy użytkownik, wpisuję nazwę, tutaj student, wymyślam hasło, i tworzę konto. Klikam prawym, właściwości, członek grupy, użytkownicy. Student nie należy do grupy administratorzy. Teraz pokażę, jak zmienić uprawnienia istniejącego już konta student i przypisać je do grupy administratorzy. W konsoli sprawdzam, czy na liście użytkowników znajduje się student. Teraz przypisuję go do grupy administratorzy. Student posiada uprawnienia administratora. Teraz z poziomu konta innego administratora sprawdzę, czy zmieniły się uprawnienia na koncie student. Zarządzaj. Użytkownicy i grupy lokalne, grupy, administratorzy. Pojawiło się konto student. Po dokonaniu zmian w systemie operacyjnym warto usunąć dostęp do konsoli z ekranu startowego Windows. W tym celu można posłużyć się zamieszczoną tu procedurą.